Przez cały ubiegły rok pewne biuro podróży zbierało dane na temat liczby sprzedanych biletów na ich flagowy produkt Rejs po Morzu Śródziemnym. Miesięczne dane ze sprzedaży biletów zostały przedstawione na poniższym wykresie. Które miesiące są najlepsze, a które najgorsze w sprzedaży biletów na ten rejs? To, co nam tu przedstawiono, to wykres, który po angielsku nazywa się Pie Chart lub Pie Graph, ponieważ Pie oznacza placek, do którego faktycznie podobny jest ten wykres. Placzek pokrojony na kawałki. W zadaniu mówią, że wykres przedstawia miesięczną sprzedaż biletów, a więc każdy z tych kawałków przedstawia sprzedaż w określonym miesiącu. Przykładowo ten niebieski kawałek przedstawia wyniki sprzedaży w styczniu. Poszczególne kawałki tego wykresu są mniejsze lub większe, w zależności od tego, jaki procent rocznej sprzedaży stanowi wynik sprzedaży z danego miesiąca. Zatem przykładowo dochody ze stycznia stanowią 18% sprzedaży biletów z całego roku. Jeśli dodamy do siebie wszystkie te procenty, to powinny dać nam łącznie 100%. I mimo, że mamy napisane, że sprzedaż w styczniu wynosi 18%, to ten kawałek wykresu faktycznie powinien zajmować 18% powierzchni całego wykresu. A więc wracając do metafory z plackiem, jeżeli zjedlibyśmy ten właśnie kawałek, to powinniśmy zjeść dokładnie 18% tego placka. A teraz zastanówmy się nad pytaniem z tego zadania które miesiące są najlepsze, a które najgorsze w sprzedaży biletów na rejs. A więc naturalnie najlepszym miesiącem jest ten, w którym sprzedają, w którym mają największy odsetek, odsetek sprzedanych biletów. Zacząłem od stycznia i jeśli tylko, to właśnie jest fajne w wykresach kołowych, że nie musisz nawet patrzeć na dane liczbowe, bo styczeń od razu rzuca się w oczy jako największy kawałek placka. Gdybyście nie widzieli liczb lub gdybyście nie potrafili czytać i spojrzelibyście na ten wykres, a ktoś by zapytał, który kawałek placka jest największy, powiedzielibyście: To jest ewidentnie największy kawałek placka. I to jest także najlepszy miesiąc w sprzedaży biletów na rejs. W styczniu sprzedają 18%. Widzicie, to 18% jest większe od wszystkich innych danych procentowych podanych tutaj, i to jest oczywiste. Wystarczy popatrzeć na rozmiar tego kawałka na wykresie. Dobrze, a teraz, który miesiąc jest najgorszy w sprzedaży biletów na rejs? Najgorszy miesiąc. Teraz będziemy musieli znaleźć najcieńszy kawałek wykresu. I jeśli spojrzycie tutaj na dół, tutaj te kawałki wykresu robią się najcieńsze. Latem, w czerwcu, lipcu i maju, ale najmniejsze są właśnie czerwiec i lipiec. W takich przypadkach liczby podane na wykresie zaczynają być bardzo przydatne, ponieważ kiedy popatrzysz na te kawałki, gdy jedynie rzucisz na nie okiem, nie będziesz pewien, czy są dokładnie tej samej wielkości, czy tylko tak wyglądają. W takich właśnie przypadkach liczby stają się bardzo przydatne. Zatem, według przedstawionych tu danych, te dwa miesiące są najgorsze pod względem sprzedaży biletów. W obu miesiącach biuro sprzedaje tylko po 3% biletów. Zatem, najgorszymi miesiącami w sprzedaży biletów są czerwiec i lipiec. Czerwiec i lipiec są najgorszymi miesiącami w sprzedaży. Najlepszym jest ewidentnie styczeń, a kolejnym najlepszym miesiącem po styczniu jest. W zasadzie nikt nas o to nie pytał w zadaniu, ale mając przed sobą taki wykres, możemy sami zadać sobie pytanie, jaki jest kolejny najlepszy miesiąc w sprzedaży. Wygląda na to, że listopad jest nieco lepszy niż grudzień, ale ogólnie rzecz biorąc ogólnie zima. Zima jest znacznie lepsza na sprzedaż rejsów niż pozostałe miesiące. Zapewne ludzie w tym czasie szukają po prostu sposobu ucieczki od niej.